Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy Fusion Fall Retro. Dokładnie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku oficjalnie w końcu zaczynamy normalne misje, aby popchnąć fabułę dalej. Dokładnie, moi drodzy, to jest misja znana. Okej. To jest tutaj blisko, więc zaczniemy sobie od tego. Już widzę, że jest tam jedna misja do Infected Zone i na tą misję weźmiemy sobie na pewno nano chudego Eda, aby zobaczyć, jak działa jego moc, tak jak miałem to sprawdzić w poprzednim odcinku, ale wiecie, w poprzednim odcinku świętowaliśmy dziesięciolecie tej świetnej gry, tak więc ciśniemy, moi drodzy. Jazda. Ja aktualnie w tej chwili obrałem taki dosyć ciekawy strój, kurde. Facet w czerni. No look at it, no to jest piękne. Aha, dobra, mam tutaj podejść najpierw i pewnie ich zaciukać dopiero potem. Dokładnie. Ja pierniczę, oni są z levela 6. To pewnie jest misja z levela 6, znając życie. Oopsie daisy. Wiecie, jak to mówią. No dużo eventów było, no. Za dużo chyba trochę, bym powiedział. W sumie wszystko zaczęło się od Halloween eventu. Potem... śmiech świąteczny, śmiechniąteczny. Pamiętam, jak się nazywało. Specjal... w chuj, za przeproszeniem, dał tego Fusion Mother. No ten nie za dużo, na szczęście. Taki plus. Dobra, ciśniemy do niej. Okej, dobra, mamy dwie kolejne misje. No, najlepiej zrobić te wszystkie misje w tej Speech Creek, ponieważ ich jest sporo. A fajnie byłoby je zrobić. Aktualnie ten cały strój, jaki mam w tej chwili na sobie, on jest lepszy niż moje normalne rzeczy, więc o tyle dobrze. A właśnie miałem pokazać tutaj, co aktualnie zdobyłem. Jak widzicie, to są moje zdobycze jeszcze w banku. Mam ich parę. Miałem, kurde, pokazać. A kurde, żem zapomniał. O, może pójdźmy najpierw zaciukać tych pajacy. Jak będziemy przy banku, to pokażę wam resztę. Nie uzbieram jeszcze wszystkiego. Nie wiem, czy uzbieram wszystko na tej postaci. Jeszcze się zobaczę aktualnie. No, pożyjemy, zobaczymy aktualnie. Byłem siakalakę. Dokładnie tak. No, ciekawie będzie z tymi dechami, jak sobie teraz pomyślałem. Ja nie za często daję te odcinki, bo wiadomo, też są jeszcze inne serie. Jak tak, kurde, będę kupować te dechy, a te filmy nie są tanie, to no, kurwa. Trochę kasy stracę, no. Więc no. Okej, okay, nice. Okej, mamy pójść do Ediego, a to jeszcze tutaj miałem tą misję. Co to? Gdzie to? O, to też do cul-de-sac. Więc jest dobrze. Więc ciśniemy aktualnie. Czas troszeczkę tutaj zainwalniać. Sam w ogóle sobie spojrzałem na let's play takiego jednego amerykańskiego youtubera, który nagrał całe Fusion Fall Retro. To jest chyba jeden z pierwszych zresztą let's play z Fusion Fall ogółem, które zostały skończone. Więc no nieźle aktualnie, jak mam być szczery. Love Potion na niej? No. Więc tak, naprawdę gratki dla typa, kurde, i okazało się, że tych odcinków mu wyszło ze 100 ileś, więc nieźle. Aktualnie. Okej, dobra, spodziewajcie się, że teraz te misje będą tak mniej więcej wyglądać, czyli idź zanieść coś jej, potem idź zanieść coś jej, bo to, a potem jemu i tak dalej. Takie kurde lowki. To mi z powrotem kuła. Do kogo ja to mam? W Candy Cove? No kurwa. O dobra, no to będzie chociaż tutaj. Kurde. Tylko nie Candy Cove. W ogóle nie wiem, czy ja tam przypadkiem jakiejś jeszcze misji nie mam. Musiał spojrzeć. A jeszcze ona ma misję przecież tutaj. Nie mam miejsca na ciebie. Get out of here. Więc no ciekawie to się aktualnie dzieje. No, Peach Creek jest sporo misji, naprawdę. O, tu jest znak tego typa z KND. Kurde! On się nazywa Toilenator, coś ten deser?
Nie, dobra. Mam iść do niej, dobra. Message time. Co? Aha, dobra, okej. Okay. Miałem tylko do niej podejść i takie, co jest? Dobra, idę. Więc tak widzicie aktualnie, jak to mniej więcej wygląda. Dobra. Teraz to jeszcze w miarę, bo teraz to wiecie, kręcimy się wokół jednej areny, nie, de facto, a potem będziemy mieli i centrum miasta i lasy, nie, i to będzie się toczyć jedno, te dwie rzeczy w jednym czasie, więc to będzie dosyć ciekawe. Okej. Dobra, poszedłbym teraz do tej rudej ochytki, nie pamiętam jak się nazywała, ale ona ma misję i chciałbym to zrobić jak najszybciej. Na szczęście mam to teraz w miarę jeszcze szybko idzie, bo mamy teraz tą dorąbaną dechę, ale na tej normalnej, klasycznej desce, no jednak to trochę trwało, nie oszukujmy się. No ta normalna decha ma chyba klasę 700, a ta ma 1100. Tutaj zostawiłem jakieś fajne rzeczy, lol, jeszcze. O, tu mam jeszcze, o właśnie, bo ja tutaj mam cały strój, ten świąteczny. Nie, tfu, ten imprezowy. I aktualnie mogę zrobić takiego miksa, że kurde, z faceta w czerni mogę kurde być, kurde, takim sobie oto typkiem, tak sobie kurde łazić. No, ale aktualnie preferuję łazić tak. No i zatem nie mam tego takich fajnych skrzydeł. Są takie białe, ale one są na 29 level. No dobra, okej. Okay. Dobra, mam odnaleźć New Paper Ninja. No elo, panowie. Dobra. Byłem siakalakę. O, to było easy. Takie coś lubię. Okej, okay, teraz druga z tego misja. To jest 10 level, to jest aktualnie na mój. Więc może jakieś fajne rzeczy. Co? To wszystko? Wszystko na co cię stać? Ja już to mam. Proton Shirt. Nie. Dobra. Do. Mam odnaleźć uciekających hydrohamerów. Nani? Dobra. No elo, panowie. Wow, ktoś w to grał. W tej chwili strasznie mało ludzi aktualnie jest, zwłaszcza poza gazebo w PokéOAX. Więc no, jestem aż zaskoczony, że widzę tutaj kogoś poza tym miejscu. I aktualnie poza Peach, czy poza PokéOAX, to no, dawno mnie nigdzie indziej nie było, więc miło zobaczyć te miejsca w grze. Bym powiedział. Okej, okay, nice. Oho, idziemy do ojca. Dobra. Mówię, dzisiaj chciałbym skończyć wszystkie misje w Peach Creek. Mam nadzieję, że się to uda. Zwłaszcza w Peach Creek. Bo oczywiście chcę się przejść też jeszcze pod koniec odcinka do Genius Grove Infected Zone, gdyż mamy tam misję i przy okazji przetestujemy sobie możliwości nano chudego Eda, które mnie aktualnie ciekawią. Jezu, jeszcze ten pajac ma misję, zapomniałem o nim. On ma w miarę łatwe. Jezu, jeszcze on. Kto? Milestorm Creeper? A, w Peach Creek Estates. Okej. Okay. Lecimy. Dobra. W ogóle, ile mam w tej chwili hajsów? Jak sobie chcę spojrzeć. No trochę mamy, to w sumie bym mógł wkrótce sobie pójść do Egera, który tam jest w Peach Creek i może coś fajnego sobie wylosować. Już są fajne rzeczy, które nie powiem, że chciałbym mieć. Jest zwłaszcza takie dwie rzeczy, które kiedyś w przeszłości moją postać strasznie, ale tu strasznie jakby wyróżniały, że tak powiem. Była taka żółta maska,
Glorymana z Dextera. Kurwa, serio. Zaraz się widzimy. Okej, już jestem. No. Dawno już nie miałem takich błędów, lol. Dokańczając to, co mówiłem, jest taka żółta maska Glorymana z laboratorium Dextera i taki mózg w zielonej kapsule z bajki o nazwie Zło w potrawce, która była bliźniaczą serią do aktualnie Billego i Mandy, co jest też dosyć aktualnie ciekawe. I te dwie rzeczy właśnie wyróżniały mnie spoza tłumu szarawych graczy. Tak, bardzo często lubiłem się w takim czymś bujać i nie powiem, że chciałbym na Let's Playu też się w tym pobujać. Więc tak, dobra, okej. Okay. Wracamy do ojca, byleby mi znowu nie skaszowała gra podczas przechodzenia pomiędzy kurde arenami, bo się wkurzę. Dobrze. Ten ojciec tej będzie z nas trochę kpił co jakiś czas w wiadomościach. To jest dosyć ciekawe aktualnie, ponieważ ten ojciec, on aktualnie nienawidzi dzieciaków. On był jednym z głównych antagonistów w Klanie na drzewie i on nienawidził wścibskich dzieciaków. A jakby nie patrzeć, no my jesteśmy dzieciakiem w tej grze. Więc no bywa czasami komicznie aktualnie. Na przykład jest wielce zaskoczony, że udało nam się pokonać parę potworów. Będzie też taka ciekawa misja guide'owa, w której zrobimy coś nie po jego myśli, ale o tym oczywiście, jak będziemy przy tej misji. Noż kurde. Mam iść do Foster's Home? Really? Dobra, to proponuję najpierw iść do Candy Cove i załatwić to co ja tam mam załatwić aktualnie. Candy Cove. Jazda. Przy okazji otworzę sobie tej. No okej. Okay. Kurde, muszę to schować w końcu do banku. Dobra, jak będziemy wracać, to pokażę wam przy okazji, co mam w banku. I schowam te rzeczy aktualnie do banku. Wszystko pochowam, te takie najważniejsze rzeczy. Ja schowałem aktualnie w banku takie te całe sety już. No, serio? Jestem ponownie. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje z tą grą, ale serwery coś nie pykają, jak powinny. Ach, Jezus. Co jest nie tak dzisiaj, no? No nic, cisnę. I przy okazji nie wiem, co mówiłem. Coś o czymś mówiłem, ale nie wiem o czym. Ale chyba nic o niczym wielkim. Aha, mówiłem o tym banku. Dobra, to nic wielkiego. Dobra. Okej, okay, mam do niej wrócić. Okej. Okay. Dawno już nie miałem takich błędów z FFR. Mi się wydaje, że to trochę chyba przez to, że aktualnie trochę tych ludzi teraz na serwerach jest, zwłaszcza w tym jednym miejscu. I no. I serwery mogą nie wytrzymywać, I guess. No nie wiem, dobra. Nieważne, ale dobrze widzieć ludzi, którzy są poza tamtym miejscem aktualnie. Dobra. Bank. Bank. O właśnie, tutaj widzicie, do niego na przykład nie mam koszulki, do niego nie mam butów. To jest fajny strój takiego harcerza zetków. Mam zamiar sobie to założyć w następnym odcinku. Na razie będę chodził w tym, w czym w tej chwili chodzę. Dobra. Pochowajmy chociaż cokolwiek, gdyż mam bardzo mało miejsca w tej chwili. No, kurwa mać, gro, błagam cię. Już myślałem, że mi się ścięło znowu. Tak to wyglądało. Okej. Potem to wszystko poukładam i to wszystko. Aha, nie, jeszcze nie. Chciałoby się. Siup. I tutaj. Mówię, ja w tej chwili sobie to kładę jakkolwiek, żeby nie tracić za dużo czasu. No. I zostawię sobie Proton Shield, a to z pewnego powodu.
o którym na razie wam nie będę mówił. Możliwe, że jak Dolak to w tej chwili ogląda, to chyba mniej więcej wie, o co chodzi. Raczej powinien. Dobra. To lecimy. Ja pierniczę. Ciekawa stabilność serwerów dzisiaj, no. Wow! Jakby to powiedział Archon Zarnet, i witamy w System Error. Damn. Nie, nigdy czegoś nie miałem, więc... No, dzisiaj te serwery coś nieźle, kurde, brykają, a raczej nie brykają jak powinny. Mówię, może jakieś przeciążenie. Byleby znowu nie doszło do resetu wszystkich serwerów i żeby to nie trwało wieki, bo się wpienie, jak wtedy co zrobili tą przerwę. Dobra, może lepiej to odpukać. Czy ja mogę skończyć tą misję? I've got something for you. Dobra. Jeszcze się z mnie śmieje, głupi pajac. Ale skoro mówi, że coś ma dla mnie, no to chyba już koniec, nie? Tak sądzę. A przez te wszystkie przerwy teraz nie wiem, ile już nagrywam. Dziękuję. Dobra. Jej. Fajnie. O, aktualnie my ten strój, który dostaliśmy z tego birthday eventu, to jest właśnie to, w czym ona się buja. Więc tak. Wayrap, spojrzę na godzinę. Dobra, to jeszcze z parę misji tutaj. I będę cisnął do Genius Grove. Więc lecimy do panny Lee Kanker. Właśnie teraz widzę, jak ma na imię. Więc lecimy do Park and Flash. W sumie Flush. Flash byłoby przez A. Jak się czyta? Flush? Po prostu? I don't know. Maybe. Dobra. To jest czwarta z czterech. Znowu ta koszulka? Trololo. Czy tam bluza? Enter Vision Port. A, to ten portal. Jazda. Jajo. Nie wiem po co, ale jajo. Ciśniemy. Okej. Okay. Fusion Princess Secret Lair. Czyli to będzie księżniczka z atomówek najprawdopodobniej. Nie, aż tak mi się coś kojarzy. No dobra, dobra, dobra. Jazda z wami, głupie pajace. Bum, siakalaka. No gin! Co jest, halo? Bum, siakalaka. I tak właśnie oto moc Megasa się przydała. Jej. Właśnie tak, do takich właśnie operacji przydaje się moc tego nanosa. Polecam. To jest aktualnie ten portal, co żeśmy pokonywali w nim na, Fusion numera 2. Zresztą nie jest już pierwszy, to nie jest pierwszy raz, jak spotykamy się z tym portalem. Już parę razy żeśmy się z nim tak spotkali, żeby było śmieszniej. Więc tak. Byłem siakalakę. Jeśli ktoś ma dobrą pamięć, to będzie pamiętał. Okej. Dobrze. Teraz po Fusiona, jazda. Tak, to ona. No dobra, to było easy. To uczucie, kiedy Fusion jest jeszcze bardziej słabszy niż przeciwnicy, z którymi wcześniej się nawalałeś. Dobra, już myślałem, że znowu się ścięło, nie? Takiego stracha w tej chwili. Za każdym razem. Dobra. Jej! Koniec. O, ona też ma misję jeszcze jakąś. A,
Top Gun. No to jest ten gun, którym strzelała chyba ta, nie? Numer 5 na początku gry. Coś mnie się tak kojarzy. Jej, znowu ta bluzka, koszulka, whatever. The place the receiver. Ciśniemy. Zrobimy to i ciśniemy do Genius Grove Infected Zone. Mówię, nie wiem, czy dzisiejszy odcinek będzie krótszy, czy dłuższy. Ponieważ straciłem już rachubę troszeczkę czasu przez to, że mieliśmy parę cięć. Przez to, że ta gra nie chce, żebyśmy nagrali ze spokojem. No, moja ulubiona kurde gra. I teraz i z dzieciństwa się mnie nie słucha, no. Mi przeszkadza w nagrywaniu jej samej. Rozbój w ciemny dzień w sumie. To jest wieczór. Chciałem powiedzieć w biały dzień, ale to nie pasuje trochę. Okej. Hono tu. Okej. Nie. Mam iść do Candy Cove. To przypadek, to też będzie... Tam jest Nano Station? Czy tam jest Nano Station? Dobra, nie będę robił... głupstw i zrobię tak, że pójdę tutaj do Peach Creek. Już nie będę szedł w takim razie do Genius Grove dzisiaj specjalnie. Weźmiemy sobie... Nano chudego Eda. I będziemy próbować wyjść z Infected Zone szybciej. Tak jak to powinno de facto działać. Wybacz, Eddie, ale cię nie ma. I lecimy na mapach do Candy Cove. Hey, where you going? Okej. I po tym kończymy. Sądzę, że nie wiem. 25 minut ten odcinek powinien trwać. Może pół godziny. To nie więcej. Mniej więcej. Dobry czas. Okej. Oto jestem. W najmniej lubianym przeze mnie miejscu w grze. Serio, tutaj... Nie, nigdy nie lubiłem misji w tym miejscu. Aż już to wydawało tak nudno. Jedyne co jest fajne to muzyka w tym Infected Zone. Więc lecimy. Co jest? Wrzasła. Dobra. Lecimy. Nie, doskoczę? Dobrze. Gdzie to... A, tutaj. Dobra, już chciałem powiedzieć, gdzie to jest. Chyba kurde. Okej, i zobaczmy. Czyli najpierw trzeba znaleźć to coś. Tą taką kuleczkę. Ja to chcę, kurde, znaleźć, nie? Serio. Tylko gdzie to może być w tym Infected Zone? No to jest pytanie. Czyli jest to, no, taka sobie przydatna możliwość aktualnie, gdyż najpierw musicie znaleźć to, tą kulkę śmieszną, a jak jej nie znajdziecie, to se szybciej nie wyjdziecie. Jakie kurde rymy, oh fuck. Więc no, czy ta moc jest jakoś wielce przydatna? Nie, nie powiedziałbym. Chyba, że znacie właśnie lokacje tych kulek i są bliżej niż wyjście i łatwiej dostępne, to tak. Ale tak to nie, raczej nie będę używał tej możliwości. Chociaż się przekonałem po tylu latach, jak to działa. Więc no. Ja nie polecam. Hey, where you going? Okej, lecimy do Peach Creek Common z powrotem. Zaczynam się zastanawiać nad powrotem do starego czatu. Podobał mi się tak na samym początku, a w tej chwili jest tak... jest w porządku, ale nie.
coraz mniej mi się zaczyna podobać, więc nie zdziwcie się, jak ta moda na nowy czat na moich odcinkach wkrótce się skończy, gdyż... Mówię, coraz mniej mi się podoba ten czat. Tylko powiedz, że nie muszę gdzie iść, kurwa. Place receiver in park and flush toilets. Co? Mam jeszcze po kiblach łazić? Chyba, że to są coś w stylu łazienek jak w Warszawie, to spoko. Ale chyba wątpię. O, ten kwadrat się naprawił z tego, co widzę, ten biały. Już go nie ma z tego, co widziałem. Okej. Okay. A, to te łazienki. Przypominają trochę te łazienki w parku w GTA 3. Jezus. Bo w GTA 3 były takie... What's that noise? Oho. Smród z kibla. XD. No. Był taki kibel w samym środku parku w GTA 3 na drugiej wyspie. Z tym mi się kojarzy. Dobra. Dziękuję. I wciąż i tak nie skończyliśmy pewnie wszystkich z Neon życie. Oho, 278. Słabsze. To też. Dobra, to wszystko opylę i kończymy odcinek, moi drodzy. Wciąż w tym samym miejscu. Kuźwa. Tak więc, tak moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. A, dobra. Ja się tu będę żegnał, ale już zmienię sobie na nosa. Nie dziękuję, nie polecam tej mocy. Tak więc tak, dziękuję moi drodzy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że on się podobał i do zobaczenia w następnych. Tak więc, see ya!